Rafał Brzozowski po zwolnieniu z TVP nie narzeka na nudę. Oto czym się zajął. Rafał Brzozowski nie narzeka na nudę. Piosenkarz, który przez ostatnie lata regularnie pojawiał się na antenie Telewizji Polskiej, w ostatnim czasie pożegnał się z publicznym nadawcą. Brzozowski wciąż ma pełne ręce roboty. Wszystko bardzo często relacjonuje w swoich mediach społecznościowych. Tym razem postawił na pełną niezależność. Rafał Brzozowski przez ostatnie lata stał się twarzą TVP. Rafał Brzozowski swoją medialną karierę rozpoczął już ponad dekadę temu. Piosenkarz popularność zyskał dzięki udziałowi w programie The Voice of Poland. Dotarł nawet do finału, a wkrótce po zakończeniu programu wydał swój debiutancki album z hitem Tak Blisko, który bardzo szybko stał się hitem na listach przebojów. Rafał Brzozowski wkrótce zaczął łączyć karierę muzyczną i telewizyjną. Został prowadzącym takich popularnych teleturniejów jak Koło Fortuny czy Jaka to Melodia? Piosenkarz bardzo szybko stał się jedną z głównych twarzy TVP. Prowadził koncerty, programy czy wydarzenia muzyczne. W 2021 roku reprezentował również Polskę w konkursie piosenki Eurowizji z utworem The Ride. Ostatecznie nie awansował do finału, ale jego występ wzbudził wiele emocji nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Rafał Brzozowski w ostatnim czasie rozstał się jednak z Telewizją Polską. Wszystko to pokłosie powyborczych zmian w mediach publicznych. Mimo iż kariera Brzozowskiego w TVP dobiegła końca, to piosenkarz nie może narzekać na nudę. W ostatnim czasie zdradził, czym się teraz zajmuje. W końcu znalazł czas na zasłużony urlop. Rafał Brzozowski nie narzeka na nudę po rozstaniu z TVP, tak skomentował odejście. Rafał Brzozowski w ostatnim wywiadzie skomentował swoje rozstanie z Telewizją Polską. Piosenkarz nie ukrywa, że sposób wprowadzania zmian przez media publiczne jego zdaniem powinien wyglądać inaczej. Każdy może wprowadzać zmiany i tu nie mam żadnych wątpliwości, ale robienie tego kosztem widza i oglądalności jest niemądre. Widz dostał psztyczek w nos, zniknęły osoby, które lubił, którym ufał. Można było to zrobić delikatnie i naturalnie. Ale jeśli chodzi o mnie, nie mam pretensji, to była świetna lekcja i dziękuję za ten czas, powiedział w rozmowie z Faktem. Rafał Brzozowski ma teraz więcej czasu, aby zająć się innymi aktywnościami. Piosenkarz o wszystkim regularnie informuje swoich fanów w mediach społecznościowych. Niedawno postanowił zająć się wakacyjnym wynajmem posiadłości rodziny. Kochani, oto miejsce, do którego Was zapraszam. Brzozowy Dwór w Zamościu, dom rodziny moich dziadków i pradziadków. Włożyłem w niego mnóstwo energii, aby teraz pokazać go światu. Dla mnie to wyjątkowe miejsce, być może stanie się takie również dla Was, czytamy na Instagramie Brzozowskiego. Rafał Brzozowski na wakacjach stawia na niezależność. Rafał Brzozowski, korzystając z sezonu wakacyjnego, ruszył na zasłużony urlop. Piosenkarz niedawno zamieszkał w przyczepie kempingowej. Latem wypoczywam teraz w chałupach, mieszkam na kempingu, pływam na desce windsurfingowej, a także motorówką. Wolę czas spędzać na wodzie, jeździć rowerem po lesie, ujawnił w rozmowie z Faktem. Mam tam swój kemping i mieszkam w przyczepie kempingowej, więc jest luz i pełna niezależność. Takie życie w klapkach lub na bosaka bardzo mi pasuje, dodawał.
Rafał Brzozowski na bieżąco relacjonuje fanom swój urlop. Z jego konta na Instagramie dowiadujemy się, że aktualnie przebywa we Włoszech.